profesora Prałata, który dzisiaj będzie dla nas właśnie referat z wykorzystania metod teorii grafów w modelowaniu zjawisk ekonomicznych przedstawi. Profesor Prałat jest pracownikiem Departamentu Matematyki w Toronto Metropolitan University i współpracuje ze Szkołą Głównohandlową w ramach realizacji grantu NAVA metody i zastosowania analizy danych. I to, co dzisiaj opowie, to będą wyniki badań dotyczące zastosowań właśnie teorii grafów takich praktycznych, ale też one będą obejmowały częściowo rzeczy, które właśnie są realizowane we współpracy pomiędzy Toronto Metropolitan University a SGH, także jeśli po seminarium też będą jakieś osoby, które stwierdzą, że są zainteresowane tego typu sprawami i problemami, to ja zapraszam do kontaktu czy do profesora Prałata, czy ze mną, bo w szczególności w maju w ramach też NAVA, tylko że tym razem już w Toronto i fizycznie organizujemy konferencję poświęconą tego typu tematyce, także osoby zainteresowane tam myślę, że będą mogły też się dużo więcej dowiedzieć. Ale to już proponuję jakby po seminarium offline osoby, które by chciały z tego skorzystać o kontakt. A teraz już, żeby nie przedłużać, zapraszam profesora Prałata do przedstawienia referatu. No, dziękuję bardzo za wprowadzenie i przede wszystkim za zaproszenie do udzielenia tego referatu. Niezmiernie się cieszę, ja zawsze miło opowiadać właśnie dla SGH. No i również odwiedzać, więc chyba w maju, jeżeli się nie mylę, będzie najbliższa okazja, żeby mnie zobaczyć w Warszawie na żywo. I faktycznie dzisiaj chciałem tutaj Państwu zachęcić Państwa do teorii grafów, więc będę w szczególności mówił o embeddingach, ale jeżeli jakieś pytania pojawią się w międzyczasie na temat teorii grafów, w szczególności grafów losowych, to proszę przerywać i zadawać pytania już w trakcie wykładu, jeżeli coś będzie może niejasnego, wymagało klaryfikacji. Więc chciałbym zacząć, bo plan jest dość bogaty, więc zobaczymy, ile nam się uda zrealizować. Natomiast zacznę delikatnie od motywacji. Jak pewnie wszyscy z nas śledzą na bieżąco, jest ogromne zainteresowanie obecnie używania sztucznej inteligencji do produkowania różnego rodzaju tekstów. Ja tutaj jakby nie śledzę tego bardzo dokładnie, ale powiedzmy przed wykładem wszedłem na czat, który jest dostępny dla nas wszystkich, GPT-3, i poprosiłem, żeby napisał, ta sztuczna inteligencja napisała jakiś wiersz na mój temat. Coś takiego wyskoczyło, trudno mi tu jest zweryfikować, czy to jest dobrej jakości wiersz, czy może słabej jakości, no ale jak widzimy, z takimi zadaniami zdecydowanie sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach sobie radzi, pewnie dużo lepiej niż ja bym sobie poradził z tym jako ja. Można oczywiście zadawać inne pytania, jako drugie pytanie zadałem, czy w stanie sztuczna inteligencja jest udowodnić jakieś proste twierdzenia i również ten test przeszedł pomyślnie. Dostałem odpowiedź, która pewnie jest zadowalająca. Być może pierwszego roku student matematyki by napisał to równie dobrze, no ale zdecydowanie jest to wynik, który wydaje się być może nie jakoś szalenie ciekawy, ale z takim zadaniem, jak widać, sztuczna inteligencja sobie obecnie dość dobrze radzi. I oczywiście to są tylko takie przykłady śmieszne, ale można używać w szczególności ten GPT-3 do różnych innych zadań, jak na przykład produkcję chatbotów, no ale też rzeczy, które być może są negatywne, jak na przykład studenci mogą już używać to jako pisanie esejów i też może zaskakujące to jest, ale dość ważne z punktu widzenia naszej dyskusji, to, że te eseje, które są produkowane przez sztuczną inteligencję, są tak naprawdę
nierozpoznawalne przez człowieka jako coś, co zostało wyprodukowane przez komputer. Więc były takie testy, że powiedzmy eseje pisane przez sztuczną inteligencję na dobrych uczelniach, no może nie dostają piątki z plusem, ale zdecydowanie na dobrą czwórkę zasługują bez jakby wzbudzenia podejrzeń, że to zostało wygenerowane przez komputer. Więc jakby widać, że te niebezpieczeństwa się tu pojawiają, oczywiście nie chcę na ten temat tutaj wchodzić, ale krótko mówiąc, jakby konkluzja jest taka, że można oczywiście traktować to jako wielkie osiągnięcie, można z drugiej strony pewnie traktować to jako ciągle coś, co jest dalekie człowiekowi, natomiast no niewątpliwie zbiegamy do punktu, gdzie rozpoznanie, że coś zostało wyprodukowane przez komputer, a nie przez człowieka, no już jest bardzo bliskie, jeżeli nie już osiągnięte. Jeżeli ktoś jest nadal jakby negatywnie nastawiony, to widać, że to się jakby nie zatrzymuje, a wręcz odwrotnie, robi się coraz to modniejsze i bardziej jesteśmy bardziej narażeni na te wszystkie rzeczy. Obecnie, chyba w listopadzie, jeżeli się nie mylę, powstało to upubliczone, zostało to GPT-3, gdzie wszyscy testują, natomiast jest już obiecane, że na początku tego roku, czyli pewnie możemy się spodziewać, jak nie w tym miesiącu, to może w przyszłym, ma być upublicznione GPT-4, gdzie tak naprawdę liczba parametrów w tym systemie osiągnie liczbę parametrów, które są no, w człowieka mózgu, więc jakby widać, że to nie jest, nie osiągnęliśmy tutaj jakby tego krytycznego punktu, gdzie nie można już nic poprawić, a wręcz przeciwnie, widać, że to będzie jeszcze rozdmuchiwane w niedalekiej przyszłości. Podobnie jest też no, z produkcją obrazów czy filmów. Pewnie wszędzie, jak i w Europie, czy tutaj w Północnej Ameryce jest duże zainteresowanie właśnie wszelkiego rodzaju fake photos czy fake videos, gdzie praktycznie jeszcze łatwiej być może jest spowodować, że odbiorca nie jest w stanie rozpoznać, czy obrazek, czy wideo zostało wyprodukowane przez komputer, czy być może jest to faktycznie rzeczywista osoba, która została sfotografowana czy sfilmowana. Więc jakby problem, który, taki specyficzny problem, o którym chciałem Państwu odpowiedzieć, to jest właśnie detekcja tego typu zachowań w sieciach społecznościowych, gdzie pytanie jest, czy jesteśmy w stanie zidentyfikować jakby użytkowników tych sieci społecznych, które są stworzeni przez komputer i niestety, ale no nie tylko po to, żeby dla zabawy, ale w rzeczywistości, żeby spowodować, że tak naprawdę w jakiś sposób zmieniamy myślenie, czy zmieniamy sposób zachowania rzeczywistych użytkowników. Więc to jest bardzo ważne. Jak wiemy, są przykłady, gdzie nie tylko zostało zmienione i to w sposób znaczący sposób, jak ludzie głosowali na powiedzmy prezydentów czy parlamentarzystów, ale też różnego rodzaju inne sytuacje, gdzie boty próbowały z sukcesem jakby zmienić bieg historii. Więc pytanie, które jakby chciałem zadać jako motywację do tego, o czym chcę powiedzieć, to właśnie, czy jest szansa na detekcję botów w tych sieciach społecznościowych? I odpowiedź na to pytanie jest, że nadal
mamy szansę jakby wygrać tę walkę. Nie wiadomo, jak długo to jeszcze będzie trwało. Natomiast zdecydowanie w kontekście tego, o czym powiedziałem wcześniej, nie może zostać to zrobione na podstawie tekstu, czy być może obrazów, czy filmów, które są umieszczane, bo te już nie odbiegają od rzeczywistych tekstów generowanych przez człowieka. Więc nawet jeżeli użyjemy sztuczną inteligencję, czy nawet jeżeli poprosimy lingwistów, żeby jakby no, usiedli nad tekstem i zadecydowali, czy to jest generowane przez człowieka, czy przez maszynę, to obecnie chyba wykrywalność, jeżeli się nie mylę, jest poniżej 51%. Czyli tak naprawdę to jest rzut monetą prawie, że żeby zadecydować i krótko mówiąc, no, jest to tekst generowany przez komputer jest nierozróżnialny z mojego punktu widzenia od tekstu generowanego przez człowieka. Więc jakby jedyna szansa, żeby sobie poradzić z tym problemem, to jest w badaniu sieci, która jest tworzona przez tych użytkowników. Więc idea jest taka, jakby nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast intuicyjnie mam nadzieję, że to ma sens, ponieważ no, boty są w stanie modyfikować to, co one generują, czyli tekst, interakcje z innymi, w sensie mogą komentować na podstawie tej sztucznej inteligencji, mogą komentować inne posty, interakcje z innymi użytkownikami, natomiast niewątpliwie nie mogą jakby bezpośrednio przynajmniej zadecydować, kto ma mnie polubić na Instagramie na przykład, czy w jakiejś innej sieci, czy nawet jak się mają zachowywać rzeczywiści użytkownicy, którzy nie są botami. Więc idea jest taka, że wewnętrznie one potrafią i robią zmiany na swoich accounts, natomiast nie potrafią no, z naturalnych powodów przynajmniej bezpośrednio wpłynąć na to, co rzeczywiście użytkownicy robią. Więc jedyna nadzieja wydaje się być w analizie sieci, która jest tworzona wokół tychże botów, jak i oczywiście również zwykłych użytkowników. No i tutaj jakby wkraczamy w tą teorię grafów i znowu proszę przerwać i zadać pytanie, jeżeli coś jest niejasnego. Wchodzimy w te sieci i tutaj mamy duże pole do popisu, ponieważ no, pierwsze sieci, które można analizować, to tak zwane grafy z matematycznego punktu widzenia, gdzie mamy użytkowników, którzy są reprezentowani jako wierzchołki w tejże sieci. Natomiast relacje pomiędzy użytkownikami są odzwierciedlane poprzez krawędzie. I krawędzie dla nas to będzie jakby zbiór dwóch wierzchołków. Czyli graf charakteryzuje się tym, że mamy krawędzie, które łączą dwóch użytkowników. I na przykład Instagram czy Facebook, jeżeli ktoś jeszcze używa Facebook ze starszego pokolenia, ja na przykład używam jeszcze, no to właśnie to są grafy, gdzie mamy połączenie tylko pomiędzy dwoma użytkownikami. Natomiast nie tylko takie proste struktury nas interesują, bo sieci mogą być również tak zwanymi hipergrafami, gdzie na przykład kilka użytkowników może być skupionych razem. Czyli na przykład dzisiejsze spotkanie nasze może być reprezentowane jako graf, gdzie jest interakcja pomiędzy mną a państwem, która może być reprezentowana jako krawędź, ale tak naprawdę sensownie byłoby to reprezentować jako hiperkrawędź, gdzie mówilibyśmy w ten sposób, że ta grupa naukowców spotkała się dzisiaj i rozmawiała na ten temat. I tak właśnie są reprezentowane tak zwane collaboration network, czyli
jeżeli chcielibyśmy zanalizować i zrozumieć, kto z kim publikuje i na jaki temat, to bardziej naturalnie wydaje się modelować te interakcje jako hipergraf, gdzie powiedzmy artykuł naukowy jest hiperkrawędzią, która zawiera w sobie wszystkich współautorów, którzy tworzyli tę pracę. Czyli oczywiście może być artykuł z dwoma autorami, wtedy będzie krawędź, ale jak będzie artykuł z trzema czy czterema, to będzie jakby większa struktura dostępna. Czyli takie sieci nas również interesują, ale tak naprawdę docelowy goal jakby tutaj w tej działce jest jakby zrozumienie i szansa analizy struktur, które są dużo bardziej skomplikowane, nawet niż hipergrafy. Jakby jako przykład znowu wrócę do sieci społecznościowych. Mamy Reddit, gdzie tak naprawdę to jest forum, gdzie ludzie piszą jakieś opinie, inni komentują, jeszcze inni mogą to lubić, inni może nie chcą, jakby nie lubią. Więc interakcja jest tutaj dość bogata. Tak naprawdę pewnie bardziej sensownie reprezentowalna jako drzewo, bo jeżeli ja komentuję na jakiś komentarz kogoś innego, co komentował jeszcze coś innego, to być może jakby nie miałem interakcji, nie widziałem tych innych gałęzi tego drzewa, więc tak naprawdę nie powinienem myśleć w ten sposób, że to była interakcja pomiędzy wszystkimi z nas, tylko być może jakąś częścią. Więc nie wiem, czy to jest jasne, czy nie, ale mam nadzieję, że widać, że to może być uproszczone i grafy jakby są takim najprostszą modelem tych sieci, natomiast jeżeli chciałoby się faktycznie zanalizować bardzo dokładnie interakcje pomiędzy użytkownikami czy botami w szczególności, to tak naprawdę jest to duże pole do popisu, bo te interakcje są dość skomplikowane. I tutaj jakby nadal jakby skupiam się na tym jednym zagadnieniu, właśnie analizowaniu sieci społecznościowych, jako jakby można powiedzieć wstęp, chociaż to już trochę ten wstęp trwa. I tutaj SGH oczywiście gra pierwsze skrzypce, można by powiedzieć, w tej domenie w ostatnim roku czy dwóch dużo się działo. Mieliśmy współpracę na przykład z Canadian Department of National Defense, gdzie właśnie dokładnie chcieliśmy zanalizować, przewidzieć, kto jest botem, a kto nie jest botem. To jakby wpasowuje się również w ten trend hipergrafowy. I tu mamy inne jeszcze projekty, powiedzmy z rządem Kanady. Tat Institute jest odpowiednikiem National Security Agency w Stanach i razem z Wielką Brytanią i Nową Zelandią i Australią. Ta piątka próbuje zrozumieć właśnie nie tylko sieci społecznościowe, ale również zagrożenia cyber security i wiele innych. Więc no nie wiem, na ile czasu tutaj powinienem spędzić na tym slajdzie, natomiast niewątpliwie kluczem do tych wszystkich zagadnień są grafy. I to jest jakby jedno takie specyficzne, jedno jakby konkretne zastosowanie tychże grafów w analizie sieci społecznościowych, ale tak naprawdę teoria grafów jakby z dnia na dzień wydaje się być coraz to bardziej istotniejsza nie tylko w matematyce, ale oczywiście w informatyce,
w social sciences czy w ekonomii. I tutaj jakby drobna reklama z Bogumiłem Kamińskim z SGH, jak i właśnie z François Teberge, który jest z rządu Kanady. Zostaliśmy poproszeni na napisanie książki na temat właśnie modelowania z używaniem sieci, co oczywiście jest jakby tylko jednym z sygnałów, które tutaj dostajemy, że te tematy są bardzo ważne. Uczestniczyłem w ostatnich 4 miesiącach też w Berkeley w Stanach w programie, który właśnie również wpasowywał się w ten obrazek doskonale, ponieważ zostało rozpoznane, że teoria grafu właśnie będzie jakby tym tematem, który w przyszłości będzie grał jeszcze większą rolę. I tutaj może, żeby zareklamować te grafy trochę bardziej, bo mówiliśmy o tych botach, które są jakby takim konkretnym jednym zagadnieniem, którym się interesujemy, natomiast ogólnie grafy jakby przenikają wszędzie. I ten program doskonale to pokazał, że byli eksperci poproszeni z całego świata, którzy aplikowali grafy nie tylko do zrozumienia sieci społecznościowych, ale również na przykład jak epidemie się rozprzestrzeniają. Wiadomo, że efekty grafowe tutaj mają szalone znaczenie, czyli kto z kim się spotyka i kto z kim ma jakieś interakcje, ma oczywiście bezpośredni wpływ, jak epidemie się rozprzestrzeniają. Jak i również jakby zagadnienia typu jak adopcja technologii, czyli na przykład możemy sobie wyobrazić i chcieć zrozumieć, czy Samsung, telefon Samsunga zacznie dominować na rynku w Europie, czy może Apple wygra tę bójkę. I znowu, żeby zrozumieć, co się dzieje i jakie są szanse i przewidzieć przyszłość. Znowu nie da się tego zrobić w dzisiejszych czasach bez zrozumienia interakcji pomiędzy użytkownikami. I to znów można modelować i tak się to robi poprzez właśnie teorię grafów. Więc tutaj dużo rzeczy się to w dużo różnych zagadnień teoria grafów się pojawia. Misinformation jest znowu jednym z gorących tematów, które nas interesują, ale jak i całe inne mnóstwo innych tematów jakby pasowuje się w ten sam framework teorii grafowych. Tu znowu jakby reklamuję 2 kolejne programy, które się pojawią w niedalekiej przyszłości. Z tego co wiem, to na SGH również jest duże zainteresowanie, jeśli chodzi o fairness, czyli zrozumienie, jak te nasze algorytmy, jak te nasze modele jakby formują, co się dzieje w rzeczywistości, czy jakaś jedna grupa nie jest faworyzowana i jak to wszystko stuningować, żeby tam jakby przyszłość była jak najbardziej fair. Więc mam nadzieję, że wystarczy tyle motywacji. Oczywiście, jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Natomiast chciałem teraz próbować przejść w kierunku embeddingów, o których chciałem Państwu opowiedzieć. I tutaj naturalnym połączeniem jest jakby próba zrozumienia, czy coś można jeszcze dołożyć do tych grafów,
ażeby modelowanie stało się jeszcze prostsze, czy może efektywniejsze niż to możliwe z samymi grafami. No jeżeli miałbym ponarzekać trochę na grafy, oczywiście pewnie nie jestem osobą dobrą do narzekania, jeśli chodzi o grafy, natomiast czym ewentualnie grafy można wspomóc w tej naszej analizie, to tym, że jeżeli chcemy używać grafy do modelowania rzeczywistych zachowań, czy to międzyludzkich, czy pomiędzy, nie wiem, krajami, które ze sobą współpracują, czy firmami, które ze sobą współpracują, czy być może stock market nas interesuje, chcemy zrozumieć, jakie są zależności pomiędzy tymże marketami. Bez względu na to, co chcemy analizować, to te grafy jakby robią się duże, natomiast połączenia nie są aż tak częste. Czyli jakby typowe założenie i typowa sytuacja, którą mamy do czynienia, jest taka, że liczba wierzchołków w grafie jest olbrzymia. To analizujemy grafy, które mają miliardy czy miliony, to już jest naturalna rzecz wierzchołków. Natomiast typowe stopień w tych grafach, czyli liczba krawędzi, która średnio dotyka każdy z wierzchołków, jest jakby stałą. Czyli jakąś stałą, która jest powiedzmy 10, 20, 50. Czyli możemy sobie myśleć w ten sposób: na Facebooku czy na Instagramie mamy kilka milionów czy miliardów użytkowników, natomiast trudno się spodziewać, że przeciętny użytkownik będzie interakcję miał z 1% sieci. Raczej jest tak, że te sieci są dość rzadkie. Jak pewnie wiadomo, chociaż z jednej strony to oczywiście dobra wiadomość, że te macierze, które są połączone z sieciami, no bo tak naprawdę to są macierze, jak chcemy zamodelować taki graf w komputerze, czy analizować go, to musimy powiedzieć, kto jest z kim połączony, czyli dostajemy taką macierz zero-jedynkową, gdzie większość jest oczywiście zero. Manipulacje z takimi macierzami nie są proste, tak? Więc to jest jakby jeden z zarzutów, które można postawić grafom. Ale może jeden z ważniejszych zarzutów to byłby taki, że oczywiście jest istotne i cenne wiedzieć, jakich mam sąsiadów na Instagramie, z kim mam interakcję. Natomiast nie jest zdecydowanie tak, że z każdym z moich użytkowników mam tyle samo interakcji, co z innym użytkownikiem. I to samo dotyczy oczywiście innych aplikacji, jeżeli chcielibyśmy modelować zależności pomiędzy, no nie wiem, firmami, no to niektóre firmy czy niektóre sektory mają ze sobą więcej interakcji niż inne. Więc tutaj grafy są cenne, które są w stanie nam powiedzieć, z kim te zależności mam. Natomiast trudniej jest jakby nałożyć wagi, które wam by mówiły, że no, z tymi sąsiadami mam interakcji więcej niż z innymi. Jeszcze większy problem być może jest taki, że być może są jacyś użytkownicy, czy być może jakieś znowu firmy w takiej sieci współpracy pomiędzy firmami, mogą być jacyś użytkownicy, którzy tak naprawdę są daleko ode mnie w tej sieci. Możemy sobie wyobrazić, nie wiem, firmę finansową w Polsce i firmę finansową w Kanadzie. One są bardzo podobne do siebie, natomiast w tym grafie zależności pomiędzy firmami one są daleko od siebie. Więc to jest jakby też problem grafowy, że one jakby nie potrafią odpowiedzieć, przynajmniej w sposób bezpośredni, które z wierzchołków są do siebie podobne. A przecież mogą być dwa wierzchołki do siebie podobne, nawet
pomimo tego, że w tej sieci są dalekie. Są daleko od siebie. Podobnie jak na przykład w biologii interesuje się powiedzmy zależnościami pomiędzy proteinami, to również może być tak, że jakieś proteiny są nie mają ze sobą interakcji, natomiast mają podobną funkcję w organizmie, czyli podobnie problem pojawia się, że mamy dwa wierzchołki, które są daleko od siebie w grafie, natomiast są w jakiś sposób do siebie podobne. Więc co możemy zrobić? I o tym chciałem trochę Państwu opowiedzieć, jako takie coś, co jest, robi się coraz bardziej popularne w dzisiejszych czasach. Jest próba nałożenia tak zwanego embeddingu na graf. Czyli idea jest taka, że mam graf interakcji pomiędzy, powiedzmy, użytkownikami na Instagramie, ale zamiast, czy oprócz tego, że mogę myśleć o tych interakcjach jako o sieci, jako o grafie, to mogę postarać się przyporządkować dla każdego z wierzchołków, przyporządkować wektor, czyli mogłem kolokwialnie, po prostu chciałbym te wierzchołki jakby umieścić w jakiejś przestrzeni L wymiarowej, gdzie odległość pomiędzy wierzchołkami, nie w grafie już, tylko w tej właśnie przestrzeni L wymiarowej, jest jakby odzwierciedleniem, jak podobne są te wierzchołki do siebie. Oczywiście jak to należy zrobić, to jest kwestia nietrywialna i o tym chwilę opowiem. Natomiast idea jest taka, że właśnie z jednej strony mogę pokazać właśnie poprzez ten embedding, że wierzchołki, które są od siebie dalekie w grafie, są w pewnym sensie do siebie podobne. Czyli chciałbym taki embedding stworzyć i takie algorytmy są, gdzie te odległości odzwierciedlają, jakie jest podobieństwo między wierzchołkami. Co jest może też ważne, możemy na tym etapie tworzenia embeddingu możemy wstrzyknąć dodatkowe informacje, jeżeli takie posiadamy na temat wierzchołków, czyli wracając znowu do mojego pierwotnego zagadnienia o botach, no doskonale się to nadaje, bo możemy nie tylko sieć pomiędzy botami czy użytkownikami wstrzyknąć w taki embedding, ale również jakieś własności tychże użytkowników, czyli mogę właśnie nawet dokładnie wziąć tekst, czy liczbę lajków, czy jakieś inne informacje, które posiadam na temat wierzchołków i ja na tym etapie tworzenia embeddingu mogę próbować je użyć do rozpoznania, kto jest do siebie podobny, a kto nie. Więc niesamowite tutaj pole do popisu mamy, bo z jednej strony, jak widzieliśmy, grafy już same w sobie są cenną dodatkową informacją na temat interakcji pomiędzy tymi wierzchołkami, natomiast graf wzbogacony o taki embedding będzie jeszcze miał większą moc predykcyjną, bo będziemy mogli odpowiedzieć na pytania, które są trudne do w grafie, kto jest do siebie podobny. I tak patrzę na czas, że mam 9 minut, to postaram się może wybrać te parę rzeczy, które są cenne. Więc te embeddingi powstają jak grzyby po deszczu, można powiedzieć. Jest duże zainteresowanie, jest dużo
sukcesów, więc dlatego ludzie się tym pasjonują, ekscytują. Mamy tak naprawdę już ponad 100 różnych algorytmów. One powstają w różny sposób. Są metody, które używają algebrę liniową do odzwierciedlania tych podobieństw. Są również embeddingi na poziomie, które tworzą te embeddingi, które tworzymy te embeddingi na podstawie losowych spacerów na grafie. No i też są oczywiście, jak w każdej dziedzinie, ale embeddingi, które powstają jako deep neural networks. Może jedno zdanie, jak te embeddingi oparte o spacerach działają, bo to wydaje mi się, może jakby pozwali Państwu jakby wyobrazić sobie, jak to można zrobić, bo pewnie jak się słyszy o tym po raz pierwszy, to wydaje się to niemożliwe, jak można jakby odgadnąć, kto jest do kogo podobny. Idea jest taka, że można wykonać ten losowy spacer, czyli biegamy losowo sobie po grafie. Dzięki temu, jak robimy ten spacer, dostajemy tak naprawdę takie ciągi wierzchołków, które można być traktowane jako tekst tak naprawdę. I stąd się wzięły właśnie te algorytmy, gdzie ludzie w analizie tekstu próbowali zrozumieć, jakie są zależności pomiędzy słowami, czyli na przykład król i królowa powinni być bliskie sobie, być może, nie wiem, piłka nożna i piłka koszykowa powinny być również bliskie sobie i tak dalej, więc jak można w tekście rozpoznać, które są słowa do siebie podobne, ano można spatrzeć na korpus tekstu i patrzeć, które wyrazy są w pobliżu innych wyrazów. No i dokładnie to można zrobić, jak już mamy takie spacery losowe, to dokładnie można zaaplikować i dostajemy punkty w sieci, punkty w przestrzeni geometrycznej, gdzie podobieństwa jakby widać, że jeżeli spacerujemy powiedzmy po zielonych wierzchołkach, to te zielone będą bliżej siebie niż para zielony i czerwony. I jak widać od razu ma to szalone zastosowanie jakby w detekcji communities, czyli na przykład chciałbym zrozumieć, gdzie są użytkownicy, którzy używają telefonu Samsunga, gdzie są użytkownicy, którzy używają Apple, powiedzmy, produktów, więc jak sobie tak spaceruję na takim grafie, jest większa szansa, że z jednego użytkownika Samsunga przeskoczę na innego użytkownika Samsunga, być może używają podobne aplikacje albo grają w podobne gry, więc jakby ten losowy spacer jakby częściej odwiedza czerwonych użytkowników, zanim przeskoczy do innej grupy. I to jakby widzimy na embeddingu. Tutaj zastosowany został jeden z embeddingów, który wyprodukował punkty w wymiarach 128. Oczywiście to zrzuciliśmy do dwóch wymiarów, żeby coś zobaczyć. Natomiast widać pewnie gołym okiem, że faktycznie nie tylko widzę te grupy naocznie teraz, ale również w obrębie grupy widzę, kto z kim częściej interakcje ma i tak dalej. I to również, może o jednej jeszcze aplikacji bardzo ważnej wspomnę, to się nadaje doskonale do predykcji nowych linków, czyli możemy sobie wyobrazić, powiedzmy, nie wiem, tak zwany system rekomendacyjny, gdzie na przykład oglądam filmy na Netflixie i teraz pytanie jest, co taki Netflix ma mi zaproponować jako następny film, który jest szansa, że będę chciał zobaczyć. No i znowu te embeddingi są fantastycznym narzędziem, które się doskonale daje, no bo mam interakcję pomiędzy
użytkownikami z jednej strony, mam interakcję pomiędzy użytkownikami a filmami, bo wiem, kto co oglądał. Mam interakcję pomiędzy filmami również, bo przecież mogę zerknąć, jacy aktorzy grają w filmach. Jeżeli jest film, gdzie jakby ten przecięcie aktorów jest niezerowe, być może główni aktorzy są dokładnie tacy sami, albo tematyka jest podobna, albo nie wiem, producent jest ten sam, mogę stworzyć taki graf pomiędzy filmami również. Więc tak naprawdę mamy trzy grafy do wyboru i mogę zembedować zarówno użytkowników, jak i filmy. No i później dostaję takie właśnie punkciki w przestrzeni, powiedzmy, 128-wymiarowej. No i teraz jakby moje rekomendacyjny system jest bardzo prosty. Widzę użytkownika, ten wektor w tej przestrzeni 128-wymiarowych mówi mi, czym ten użytkownik się interesuje, jakie firmy lubi, no i po prostu klasyczne metody, trywialne można powiedzieć, a mianowicie mogę zerknąć, jakie filmy leżą blisko w tej przestrzeni wymiarowej mojego użytkownika i zobaczyć, które już widział, pewnie większość z tych bliskich widział, natomiast zaproponować pierwszy, czy drugi, czy trzeci w kolejności ze względu na odległość od tego użytkownika i mam bardzo prosty system rekomendacyjny. Więc te embeddingi są szalenie ważne i dają nam łatwe algorytmy i znów mogę nie tylko wpleść to wszystko grafy, jak i również jakąś wiedzę zewnętrzną, czy to na temat filmów, czy to na temat użytkowników. To jest podobna aplikacja. Tu była próba, żeby sklasyfikować, jakby zidentyfikować grupy publikacji, czyli mam publikacje, które zostały przez ekspertów jakby skatalogowane i oznaczone, o czym ta publikacja jest, z jakiej dziedziny. No i później embeddingi zostały poproszone o wyprodukowanie właśnie przyporządkowanie tych wektorów do publikacji na podstawie grafu, jak i również dodatkowych atrybutów. I dostaliśmy taki właśnie rysunek, gdzie widać znowu gołym okiem, że no jest to dość dobry embedding, w tym sensie, że powiedzmy papiery, artykuły, które zostały zaetykietowane jako powiedzmy z jednej dziedziny, zostały umieszczone w tej sieci, w tej przestrzeni wielowymiarowej blisko siebie. To jest nawet dość ciekawsze i delikatniejsza sprawa, bo tak naprawdę jeszcze mamy pewnie tutaj stokastyk podejście, gdzie mamy odzwierciedlenie, jak pewni jesteśmy tych punktów. No ale to już jakby zostawmy na przyszłość. Więc mam chyba 0 minut, więc pewnie może tylko pokażę dwa slajdy, jeżeli Bogu mi pozwoli i skończę na ten temat. Więc tak naprawdę chciałem o tym najbardziej opowiadać, jak zwykle to bywa. Natomiast tutaj Bogumił mnie prosi, żebym właśnie spokojnie wprowadził te grafy, więc starałem się tak zrobić, ale może za spokojnie. Więc tylko jeden czy dwa zdania na temat tego, co my tu robimy w tych embeddingach. Oczywiście z jednej strony tworzymy embeddingi, które pozwolą nam na zidentyfikowanie tych podobieństw w jeszcze lepszy sposób. Tutaj w tych botach, o których wspomniałem, właśnie
Idea jest też taka, żeby odzwierciedlić, kto jest do kogo podobny, w szczególności kto jest botem, a kto nie jest botem, więc jakby embeddingi muszą być bardzo specyficzne w ten sposób, ale jakby to jest jeden rzecz, którą robimy. Drugą rzecz oczywiście używanie embeddingów do rozwiązywania rzeczywistych problemów, które właśnie czy nasi industry partners, czy rząd, czy powiedzmy tak, jakieś firmy od nas oczekują, no to oczywiście jak najbardziej to robimy. Natomiast jeśli chodzi o publikacje i o jakby tworzenie nowych narzędzi machine learningowych, to tutaj zasłynęliśmy, można powiedzieć, z tak zwanego frameworku, który pozwala jakby zweryfikować, które z embeddingów są dobre, a które są złe. I to tak naprawdę było praca na zlecenie, można powiedzieć. Znów odezwał się do nas rząd Kanady czy rząd Stanów Zjednoczonych z takim następującym pytaniem, że fajnie, mamy te embeddingi, one się świetnie sprawdzają, wszyscy są nimi podekscytowani, no ale ich jest bardzo dużo, one mają dużo parametrów, one są też algorytmami losowymi, więc nawet jeżeli używamy ten sam graf, tę samą sieć, poprosimy ten sam algorytm embeddingowy do stworzenia embeddingu, to czasami dostajemy coś dobrego, a czasami coś złego. No i oczywiście jest tak, jak sobie zdajemy sprawę, jeżeli zbuduję całe moje narzędzie używając embeddingów, to jeżeli wstrzyknę na wejściu słabej jakości embedding, no to pomimo, że później zrobię fantastyczną robotę i użyję state of the art jakichś narzędzi, to jakość takiego narzędzia nie będzie zbyt duża. Więc prośba do nas była taka, ludzie, którzy tak naprawdę używają tych narzędzi, spędzają dużo czasu, co nie jest oczywiście czymś nietypowym, do jakby znalezienia tego embeddingu, który miałby największe szanse działać najlepiej z możliwych. I prośba była do nas taka, żeby stworzyć narzędzie, które jest w stanie w sposób jakby bez uczestnictwa użytkownika byłby w stanie przyporządkować, powiedzmy, punkty, no nie wiem, jak to powiedzieć, jakby przyporządkować liczbę, która będzie odzwierciedlała, jaka jest jakość tego embeddingu. Czyli chciałbym mieć takie narzędzie, gdzie jeżeli ten sam graf ma dwa embeddingi, jak tutaj na tym slajdzie, to chciałbym, żeby dobry embedding dostał w sposób bez uczestnictwa użytkownika, został zidentyfikowany. To żeśmy zrobili, myślę, że w szczegóły już nie wejdę, używając właśnie nie tylko teorii grafów, jak i również używanie metod statystycznych, typu porównywanie, jak ten embedding odzwierciedla rzeczywistą sieć w porównaniu do modelu, który jest stochastycznym modelem, czyli grafem losowym. Na tym myślę skończę. Oczywiście, jeżeli będą pytania, mogę kilka więcej slajdów pokazać, ale tylko tyle chciałem zareklamować nasz produkt. Jeszcze może jak już reklamujemy, chociaż nie wiem, czy już... Jak już reklamujemy, aż już Bogumił wspomniał o tym, ja postaram się znaleźć slajd reklamujący. Właśnie zapraszamy wszystkich do Toronto w maju 23-26. Tutaj organizujemy ze Znawą i z SGH workshop właśnie modelowania tych sieci
poprzez grafy czy hipergrafy. Więc to jest ten tydzień. Nie wiem, czy tu ma więcej reklam, chyba nie. Aha, no i oczywiście naszą książkę dla tych, co chcieliby pogłębić wiedzę, to zapraszamy do czytania książki, jak i również jakby próbie aplikowania tych narzędzi. Mamy dostępne notebooki, które są i w Pythonie, i w Julii. Coś dla każdego, coś miłego. Można je testować. No, dziękuję bardzo i przepraszam za mówienie zbyt wolno czy zbyt długo. Bardzo, bardzo dziękuję. To zanim zaproszę do zadawania pytań, to już też w międzyczasie dostawałem komunikaty takie bezpośrednie od kilku osób. To tylko a propos konferencji jedną rzecz powiem, że ponieważ jest to konferencja współorganizowana przez Fields Institute, TAT Institute SGH i NAWA, więc generalnie jeżeli ktoś będzie chciał zgłosić referat, to jeszcze jest możliwość. I tutaj jest taka ważna sprawa, że jeżeli ktoś z Państwa zgłosi referat, to można się też do nas skontaktować w tej sprawie, ponieważ jest potencjalnie możliwość, oczywiście w ograniczonym zakresie, ale jeżeli ktoś by miał także miałby chęć z referatem właśnie pojechać na tę konferencję, a miałby problem z finansowaniem takiego wyjazdu, to my możemy się starać o jakieś wsparcie w tym zakresie. Także jeżeli, mówię, ktoś tu się zainteresował tą tematyką albo już nawet działa i ma jakieś fajne rzeczy do pokazania i jeżeli by zgłosił referat do zaprezentowania, to jak najbardziej zapraszamy do tego, a jeszcze jest możliwość taka, że jeżeli jest się właśnie tutaj w kontakcie z nami, to my możemy spróbować z Pawłem jakoś poszukać finansowania, żeby wspomóc przyjazd na tę konferencję, no bo to zależy nam na tym, żeby w środowisku tutaj akademickim promować tę tematykę, jak widzieliście. Paweł sporo tutaj reklamował. No to teraz to tylko tyle odnośnie zaproszenia, a teraz jeżeli są jakieś pytania albo komentarze, albo sugestie, no to mamy chwilę czasu na to, żeby je teraz zadać. No to znaczy można też po prostu głosowo zadawać, ale to już pierwsze pytanie jest na czacie zadane. Jaka jest złożoność algorytmów przeprowadzających embedding? Tak, tutaj jeśli chodzi o te algorytmy, oczywiście mamy 100 różnych tych algorytmów, więc każdy z nich ma inną złożoność. Niektóre z nich są szybkie, niektóre z nich są wolne. Natomiast jeśli chodzi o skalowalność, wydaje się być algorytmy z tej rodziny bazujących na losowych spacerach wydaje się, że być szybkie, więc to zdecydowanie jest, nie jest trywialny proces. Natomiast jak widać, ludzie używają tych embeddingów nawet do dużych sieci, więc ta złożoność nie jest tragiczna. Więc w najlepszych tych algorytmach może bałbym się powiedzieć, że jest liniowa, natomiast pewnie jak to zazwyczaj bywa, n log n czy coś takiego jest osiągalne. To oczywiście też można parametryzować i tuningować. Jeżeli mamy więcej czasu do poświęcenia, to poświęcamy więcej czasu i mamy lepszej jakości embedding albo mieć kilka różnych. Ale co chcę jeszcze wspomnieć, to już o tym powiedziałem, ale może nie było to jasne. Jest to proces losowy, więc jakby jeżeli zależy nam o jakości, to jest jedno z rozwiązań i tak właśnie dużo firm robi, czy rząd tak samo Kanady robi, to właśnie dlatego byliśmy poproszeni o stworzenie tego frameworku, bo jeżeli chcemy na przykład zwiększyć nasze szanse na jakościowo embedding, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wygenerować tych embeddingów powiedzmy 4000 i później wybrać najlepszy z nich. Ale oczywiście nie już w sposób indywidualny przez analist, tylko raczej właśnie chcielibyśmy, żeby ktoś podjął nam szybką decyzję i to framework nasz robi, który z tych 4000 embeddingów jest najlepszym.
Więc jak, mimo że nie wiem, znowu się rozgadałem, ale jak zwykle to bywa, jest ten trade-off pomiędzy jakością a czasem, a złożonością. I tym można sterować, ale jak widać, embeddingi są używane. Trochę to trwa, ale nawet duże grafy jesteśmy w stanie zembeddingować. Nie wiem, czy to odpowiedziało na pytanie, ale tu mówię, w tych 100 różnych algorytmach każdy z nich ma inną złożoność i czasami jest to bardzo dobra złożoność, powiedzmy już bliska liniowej, natomiast niektóre z nich są oczywiście złożoności dużo gorsze i dla dużych grafów no nie jesteśmy w stanie używać tych metod. Jeszcze tylko taka drobna uwaga, że tutaj ta złożoność, jak będziecie Państwo te różne algorytmy patrzyli, to zawsze warto zwracać uwagę na tą złożoność w dwóch wymiarach, czyli time complexity i memory complexity, dlatego że też te algorytmy się różnią względem tego, ile potrzebują tymczasowej pamięci do tego, żeby przetworzyć dane, tak? Bo niektóre są bardziej efektywne w tym zakresie, a niektóre na przykład potrzebują jakieś tam obiekty trzymać o wielkości n kwadrat, gdzie n jest liczba wierzchołków, więc jakby może się okazywać, że jakby barierą jest nie tylko sam czas, ale też pamięć, jaka jest potrzebna do tego, żeby dany embedding przeprowadzić, ale tak jak Paweł powiedział tutaj, od metody do metody to się różni stosunkowo znacznie. Jeszcze musimy trzymać w pamięci to również to, że jeżeli mamy bardzo dużą sieć, no bo mówię o małych sieciach, to oczywiście nie ma problemu z embeddingowaniem, ale jeżeli mamy jakąś sieć, która ma ileś tam milionów wierzchołków i złożoność jest tym dla nas problematyczna, to zawsze można jakby tą naszą sieć trochę przyciąć w tym sensie, że jeżeli na przykład chcielibyśmy zrozumieć interakcje pomiędzy osobami, nie wiem, w Polsce albo firmami, które są z Polski, no to zawsze oczywiście można zawęzić nasz graf i są techniki, które potrafią też w sposób jakby bezinwazyjny przyciąć graf delikatnie, typu na przykład tak zwany K-Core algorytmy, gdzie przycinamy graf, który robi się dużo mniejszy, ale jakby to, co jest najcenniejsze, zostaje utrzymane. To bardzo dziękuję. Zapraszam. Czy są jeszcze jakieś pytania? To może ja. Ja mam takie pytanie. Da się w trzech słowach szybciutko powiedzieć mniej więcej, na czym polega, czyli jaki jest warunek na rozróżnianie tych wierzchołków, które odpowiadają botom z tego początku, co Pan mówił? No tak, to nie wiem, czy w trzech zdaniach się da powiedzieć, natomiast widać, że tak jak powiedziałem wcześniej, na podstawie tekstu, czy zdjęć, czy wideo nie da się jakby rozróżnić. Natomiast jeżeli dodatkowo dołożymy właśnie te embeddingi, czy powiedzmy dołożymy jakieś własności wierzchołków, ale tych grafowych, czyli na przykład dołożymy informacje na temat, jak się zachowują, czy jak rosną na przykład sąsiedztwa, czy jak się zmienia charakterystyka pomiędzy sąsiadami, czyli na przykład proste statystyki typu jak wygląda PageRank, czy jak zachowuje się jakby clustering coefficient, który odpowiada nam, ile trójkątów mamy w grafie, czyli powiedzmy takie, tego typu informacje, jeżeli dodatkowo dołożymy do tego, co już wiemy z tekstu czy z obrazków, to takie nawet proste statystyki grafowe zwiększają znacząco wykrywalność botów. Nie wiem, czy to nie było trzy zdania i pewnie nie było jasne, ale
Chyba dostałem odpowiedź na swoje pytanie, także bardzo, bardzo dziękuję. To ja mogę jeszcze krótko powiedzieć, jeśli ci Paweł nie przeszkadza. Nie, jakby w zakresie embeddingów, jakby co jest przydatne, znowu już, żeby nie rozwodzić się w szczegóły, ale generalnie jakby dwa typy informacji są przydatne, jakby lokalne i strukturalne, tak? To, co to znaczy? Lokalna informacja to jest taka, że na przykład boty będą się klastrowały wokół innych botów, tak? Dlatego, że im jest najłatwiej takie nieprawdziwe sieci sobie tworzyć, bo sobie bot z botem może się połączyć i jakby oba boty mają tego samego właściciela. Czyli to jest taka informacja lokalna. Z drugiej strony to są informacje strukturalne i to jest, myślę, taki ciekawy element, czyli że jaka jest pozycja strukturalnie takiego bota w sieci, czyli to nie chodzi tylko o to, kogo on tam ma ze znajomych, tylko raczej jak wygląda ten graf w jego okolicy, jakbyśmy tak z takiego lotu ptaka spojrzeli, już się nie zastanawiając, kim on tam dokładnie jest połączony, ale w ogóle jak wygląda ta sieć wokół niego. No i taki najprostszy przykład tego, no to jest pytanie takie, co pewnie jest w miarę oczywiste, że coś takiego jest, jak sobie zadamy pytanie, nie ile osób ten bot followuje, tylko ile osób followują tego bota, tak? Bo botowi jest łatwo dużo osób zafollowować, natomiast nie za bardzo pewnie ludzie chcą takie boty followować. No i teraz jak widzę coś takiego, że ktoś ma bardzo dużo osób, za którymi podąża, a na niego prawie nikt nie patrzy, no to to jest coś takiego, że to jest jeden z takich najprostszych indykatorów, że to może być bot. Okay, tak, super. Ale również właśnie jak patrzymy na tych sąsiadów, tak jak mówię, też nawet tak lokalna informacja, ale właśnie jakby patrząc na rozkład tych moich sąsiadów ma duże znaczenie, czyli na przykład to też nie jest żadne zaskoczenie, ale na przykład no ci, co chcą follow bot, no to wiadomo, że takie osoby pewnie są mniej awersyjne, to jakby są klikają na wszystkim, co się tylko da, tak? Więc krótko mówiąc, w otoczeniu takich botów jestem w stanie sobie wyobrazić, że będziemy mieć całą rzeszę użytkowników, którzy jakby klikają na te inne boty. Natomiast rzeczywiście użytkownicy mają taki mieszankę. Pewnie część z moich sąsiadów na Instagramie będzie taka bardziej liberalna, jeśli chodzi o klikanie, a inni być może będą bardziej restrykcyjni, więc jakby, tak mówię, nie tylko ilość nam się zmieni, bo właśnie boty są w stanie i to robią, że jakby patrząc na stopień tychże sąsiadów, jakby nie jesteśmy w stanie rozgraniczyć, kto jest botem, a kto nie. Czyli one na tyle są inteligentne, że one próbują jakby wkomponować się w tą sieć w sposób nierozpoznawalny. No ale oczywiście nie mają wpływu, kto mogą wpłynąć, ilu tych zaproszeń wyślemy, czyli mogą kontrolować swój stopień, natomiast nie mogą kontrolować jakby kompozycję moich sąsiadów. Ale to też może jeszcze taki komentarz na końcu, bo tu sporo o embeddingach mówiliśmy, że no jeden z jakby trendów jest taki, żeby właśnie nie musieć tak robić, że siedzi analityk i tygodniami się zastanawia, jakie feature'y tych node'ów wyliczyć, żeby one były dobre, tylko właśnie raczej, żeby próbować robić tak, żeby to jak najbardziej automatyzować, czyli żeby być w stanie wygenerować te feature'y w sposób automatyczny, taki trochę bez nadzoru, a potem ocenić, które z nich najefektywniej pozwalają nam ten zjawisko objaśniać, bo to jest tak, że dla botów to będą pewne cechy, ale w innym jakimś zagadnieniu, gdzie chce coś niepożądanego wykrywać, może być to zupełnie coś innego. Także ten idea tych embeddingów jest taka, żebym ja z góry nie musiał zakładać, na które dokładnie cechy patrzę. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie słyszę, to w takim razie jeszcze raz Pawłowi chciałem podziękować i przypomnieć, że mówię, z jednej strony mamy to konferencję w maju w Toronto, jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy do kontaktu, tak jak tam wcześniej mówiłem.
A druga rzecz jest taka, że jak kogoś te tematy zainteresowały, to jeszcze dokładna data nie jest wyznaczona, ale jakoś w okolicy czerwca, tutaj po tej konferencji, będzie profesor Prałat na SGH przez kilka dni i tam będzie taki mini wykład, trochę większy niż tutaj przez godzinę, tylko raczej tak od podstaw. Wszystko będzie omówione, jak te metody i modele się stosuje, także też jak ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszamy. Dobrze, to teraz Paweł, na końcu tobie bardzo chcę podziękować, że znalazłeś czas i zechciałeś się podzielić swoimi doświadczeniami i Państwu dziękuję bardzo, a kolejne nasze spotkanie będzie zorganizowane w lutym i tutaj jeszcze Tymoteusz oczywiście będzie dokładne informacje Państwu przekazywał, jak już szczegóły w tym zakresie ustalimy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia za miesiąc. No ja również dziękuję, pozdrawiam.